Cześć, siemanko, jestem Wartes, witajcie z powrotem w Minecraft Dungeon. Słuchajcie, dzisiaj wyszedł DLC do gry i od razu w sumie jak tutaj pobraliśmy, to nagrywamy. Słuchajcie, jest dzisiaj ze mną Nondoran. Cześć, cześć. Siemaneczko, słuchajcie, Purpos mówił, że mu ta gra tak średnio się podoba, że ten dodatek jest płatny, chyba że ma się edycję bohatera, której Purpos nie ma, no to bez Purposa lecimy. Chyba że będzie Purpos chciał, chyba że to oglądasz i chcesz faktycznie grać tutaj dalej, to daj znaka, to jak najbardziej polecimy. Dobra, tymczasem zachęcam do stawienia łapeczki w górę tutaj pod odcinkiem, już wam pokazuję, co tutaj dodali. Dodali, słuchajcie, dżunglę, jest paskudna dżungla. Zalecana moc 33, ja sobie mogę nawet dać trochę niżej, bo ja mam 26 mocy, to damy na 27, żeby było tak mniej więcej git. No chyba że chcemy trudno, bo ty masz w sumie wyższy poziom. Jak wolisz? To znaczy tam masz też usiednioną drużynę ten moc. No to, to się łapiemy nawet ponad. To dobra, to rozpoczynamy na najtrudniejszym poziomie tutaj. Ojejku. Z domyślnego. Let's go. Zobaczymy. Let's go. Słuchajcie, dżungla jest, akceptuj. No. Paskudna dżungla, nowe mopki dodali, jak tutaj widzicie, jakieś coś, coś, nie wiem co to nawet jest, ale zobaczymy pewnie. Jakiś arbuzowy bossy, potwór. Arbuzowy potwór. Dokładnie. No, piszemy wszyscy komentarz, arbuzowy potwór i wykrzyknik. Ta jest. Kula władzy została roztrzaskana. Jej potężne odłamki rozsiane zostały po całej powierzchni. Jeden z nich trafił do gęstej dżungli, dawaj mi go, gdzie pośród mrocznych drzew do życia rodzą się nowe niebezpieczeństwa. O nie. Dobra, czytajcie sobie. Dobra, czyli mamy już fabułkę jakoś, no i fajnie. Odkrywaj dżunglę. Welcome. Welcome, welcome to the jungle. Dobra, czy tam lecimy. The jungle, nieważne, lecimy. Ten już go tam zgasił. Ło! Impreza! Tu jest kotek! Subaru impreza, dawaj. Tu jest kotek. Znaczy ocelot sobie. W sumie, ale... Ja mam papuszkę, nie miałem papuszki przez całą serię, teraz mam papuszkę, bo dodali w DLC. Wow. Ty, bo mnie tu karają przez ten twój poziom papuszkę? Trudności. No, mam papuszkę. Jak ekwipunek otworzy tam do końca pójdziesz, to z kurczaczka już możesz papuszkę wziąć. Czekaj. O, dzięki. Ty masz jakieś lepsze, bo moje jest ciulowe to. Tak, bo ja mam na 45. Co? Ja mam na 10. Załóż. Kotek. O, to też mam papuszkę. Da się zabić kotka. I on daje rzeczy. Nie zabijaj kotków. To nie są kotki, to są oceloty. Zacznijmy od tego. O, patrz, to też jest papuga. Kurde, szkieletem naprawdę. One zatruwają z tego co widzę. Dobra, musimy czesać teren, żeby niczego nie przegapić. Może być ciężko, bo tu są czasami tak poukrywane te rzeczy. Ja wiem, ale pod tabem masz taką minimapkę. Tak, 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 ja idę za nią. To możesz się wyłączyć, jeżeli chcesz po to odcinek. No dobra, dobra, tak co to ja tam? Ja nas prowadził. To wołaj. Tu jest zamknięta droga, więc... Jak wystrzeliło w kosmos! Mhm. Okej, okay. No to lecimy. Kurde, tak. Fajnie wreszcie w to zagrać z powrotem. O, masz. Dziękuję, dziękuję. Bo się przed odcinkiem, słuchajcie, sobie odpaliłem. Tak po prostu dla przypomnienia jedną rundkę. I sobie zdobyłem nową zbrojkę, którą widzicie jak mam, także jest fajnie. Ten tam wymiata. Nie ma. No zostaw fajne kały na bossa. W sumie mogę, racja. Bo pewnie jakiś boss tu będzie. Zawsze są, dobra, tu mamy dungeona, wchodzimy w niego? Tam tak, są i tam się... Ale ty pierwszy wbijesz. Dobrze. 3, 2, 1, go. Dobra. Moje. Tu jest złoto, czemu my nie możemy go wziąć? Nie wiem. Nie, co to jest? To jest jakieś dziwne coś. Jak tu wejść? Nie wiem, ale zbijamy ich przez ściany. Jest to w pajęczynie. Dobra, gdzieś tutaj kluczyk będzie. Najprawdopodobniej. Ile się jakoś przeciśniemy? Tak, tutaj jest przejść, tu. No, nie, tutaj jest powrót, tutaj jest wracające. No właśnie, o to chodzi. To może my to zdobędziemy gdzie indziej, wiesz, ten kluczyk? No właśnie tak myślę, że po prostu tutaj zdobędziemy kluczyk gdzie indziej i wrócimy tym przejściem. No dobra, to chodźmy stąd. Czekaj, dobra. Co? O! Tego nie było, tak? Ty, żeś znalazł. Jak kurde, prawdziwy
Warheolog. Na samym środku, a my się klinimy. I tutaj też jest. No nie wiedziałem, tak, że są takie przyciski. A i tu na dół nam otworzyło się coś. Się papiał w tło. Jakoś tak... Szybko, jak czasówka. Ktoś teraz uderzy... O! O! Indiana śmietana, słuchaj. Się zaczął teren walić. Dobra. Lama, chodź tu, lecz. Strzelaj, a co tu jest? Tu na nich. A nic tu nie ma, okej. Okay. Też mam lama, ale się nie wzywałem. Uwaga. Czekaj! Ratuj się, kto może! Jak to nie, to wylatuje. Dobra, też wzywam swoją gwardię. Gwardia, Verteza. Lecimy. Jak coś te zielone trujące chmury to moje, także się tego nie bój. Mhm. One są family friendly. Tak? Dawaj. O kurde. Ale cały czas skrzynkę pominęliśmy. Co ty godasz? No. A co w niej było? Coś mogę zdjąć z niej? Nie, wiesz co, ona się chyba pojawiła po tym, jak pokonaliśmy tam wszystkich przeciwników, tak. Aha, bo ja tam schodziłem na dół i nic nie widziałem. No! No właśnie, ja też nie. O, strzały to mi się przydadzą. Mhm. Czemu ja mam tylko 105 strzałek, miałem 200? Ja mam jedną. Przed odcinkiem? Okej. Okay. Przed odcinkiem miałeś? Mhm. No to jest na bazie, tam jest. W bazie o to ci chodzi, no nie? Nie, bo tam w tej runce co grałem, to zdobywałem dużo. Ale nie, to się nie przenosi z rundy na rundę. Aha. Ale podniosłeś mi chyba strzały. Czulowo, no i co? Bo mam jedną. Łaj. No i jest skrzynka kolejna. Tak? Uuuu, hajsy leco. Patrz, tu jest pomnik kota. Grób kota, lol. No bo jesteśmy w dżungli. A tu już są misie. Gdzie pomniki misi? No bo będą misie polarne, widziałem na tej miniaturce DLC-ka. No ja też widziałem tam. O, krzynka. O, grzanka. Łuk podniosłem, a ty zbroję. Zbroja. O! Ej. Lol. Bejk zabij, nie patrzyłem na życie w ogóle dzisiaj. Lama, bierz ich, patrz, moja waleczna lama. In my living room. Jezus, tylko oni nie zjechali coś. No właśnie, kurde, jakieś zboostowane one są. No. O! Ty! Dostałem uderzenie na pełne HP. Nic nie mam. Lol. Co się dzieje? To są jakieś magiczne te szkielety. Pewnie z daleka je trzeba zrobić, jak... No. Jeśli nie ma strzał, to tak. Rajtki. For you guys! Kinki? No. Dobra. Tam nie ma nic. Ty poszedł. Jeździec! Bez głowy! Ty! He, tak. No to są z mojej super kuszy, czy ja mam łuk? Ja mam łuk czy kuszę? Nie no, mam kuszę. Dobra, no to z kuszy dostał. Mam OP kuszę, tak, słuchaj, na 40. Czekaj, może się wychylujemy tym trochę tu? Mhm, okej. Okay. Co to na to? W sumie dobre. Mhm. Szkoda mi trochę dusz, bo dusze są takie, że muszę je odnawiać. Ja aktualnie wygląda... nic nie mam na duszę. Ej, zamknęli nas. O-o. Prepare for fight. Wow. Zresztą chodźmy tu do rogu i rzucisz ten TNT tam. O! Dzięki. Mhm. Bo to masz też swoje leczenie, to pamiętaj. Bicz znalazłem. No właśnie, to jest ta nowa broń z tego. Mm. Znowu creeper, goddammit. Uważaj, 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 to moje TNT spadło! Okay, co za hardcore, ty? To znaczy, myślałem, że to creeper tak wybuchł po prostu. Nie, to moje TNT, jak ubierasz to TNT, to wypada, ale to w sumie dobre. Okej. Okay. Zbroja łowcy. Ale słabsza. No i teraz wracamy tędy, tak jak tamtędy. Aha, ale nie musimy. Znaczy, tu nic chyba nie ma. No to którą stroną pójdziemy, to i tak będzie dobrze. Nie, dobra, to chodź, znaczy, chodźmy tam dędy, chodźmy tam dędy. No, chodźmy, chodźmy. Właśnie chodzi o to, że tu jest ten powrót taki. No, jest chyba po prostu szybciej tędy. Coś mi się wydaje. No. Hoppa. I myk. O, to nas kieruje tutaj. No, bo to nas... A bo my kółeczko zrobiliśmy. A, dobra, dobra, bo już zapomniałem, że my w dungeonie byliśmy. Serio, zapomniałem. No. Ja pitałem. O, strzały.
Ile masz strzał? 96. Dobra, nie będę cię podnosił, bo ty masz lepszy ten. Czyli mam 40 strzał, więc w miarę okej, okay, jak będzie jakiś boss, to go pociśniemy i tak. No. One się kurde enchantują. Leco hajsy. Oteł. Bij koteła. Lol. Kurde, zabiłem tutaj koteła i miałem osłabienie na 3. Tam jest takie małe przejście. Jest coś czy nie? Wiesz co, nie wiem, trudno mi stwierdzić, bo jest niby taka miejscowa, ale... Właśnie nic, wygląda, nic to nie widzę. Coś miało być, ale... No właśnie tak wygląda, ale nic nie ma. Tam nas kieruje, czyli tu powinna być zamknięta droga, więc tu pójdziemy sobie na razie. Pyk, kurde, dziady małe. Masz, jak mi killa zabrał, no. Jak coś te wybuchy, to wspomnij jak sobie. Ty, tu jest kwiatek! To te kwiatki nawiedzone, uciekaj! Okay. Trzeba do siebie krzyczałem, uciekać. A. Tu też są jakieś łodygi. No one były na tej kaccence, że tak wychodziły z ziemi. Nie widziałem kaccenki do tego. A. Mamy dungeona, wchodzimy? Dungeonie. To jest. To jest. Prepare for war. Tu nic nie ma. Ojoj. No to jest dalej przejście. I tu jest krzynka. Chodzący cień. Uuu. Nice. Na 30 poziomie. To ja to bierę od razu. Rozbij. Bije coś nas, czy nie? Nie. Ja zapauzuję sobie, zenchantuję. Dobra, już sobie tutaj ulepszyłem, mam nową zbrojkę. Lecimy stąd. Co, znalazłeś coś tutaj, czy tak niekoniecznie? Nie. Nic nie znalazłem. Pewnie coś tam było, ale... No nie. A może po prostu ta skrzynka, którą wzięliśmy teraz z tymi itemami, to tyle. Dobra. I to tam. Lecimy, nie śpimy. Właśnie, słuchajcie, jest takie info tutaj ode mnie i od Nondorana, taka rozkmina, że jak w sumie grę przejdziemy, to za niedługo, jak właśnie live'iki będą na kanale Minecraftowym, to będziemy jeszcze raz też przechodzili dungeona, ale na trybie przygodowym, czyli już nie na tym domyślnym, tylko trudniejszym i jest faktycznie mocno trudniejszy. Nie tu jeszcze. Znaczy, możemy tu podejść chwilę, ale... Okej. Okay. Ale kurde, paćkają. Znowu cię wybiłem, jeszcze... nie mogę się przyzwyczaić do twojej zbroi. Dobra. To cofnijmy tam na chwilę. Mówisz? A żeby tu dołem pójść, dobra? Tu jeszcze coś jest. Aha. Ale ty kurde. O, jest skrzynka, no i git. Myk, no weź sobie tam staw. Epic staw. Zbroja ocelota, ale słabsza. Ale słabsze. Dobra. Masz szybko. Idziemy. Ubić tych chamów. Złych i niedobrych. Zbiera celota ma szybsze tulanie? Tak? No. Ej, w ogóle stoisz. Myślałem, że będzie mnie nadarzać to leczyć. Myk. Dobra, na retypie. No masz, zamknął mnie w sieci. Za Janusz. Myk! Ale im strzeliłem. Jak unik robię, to strzelam piorunami. I widziałem faktycznie, że obrywali i mieli mało hapsów. Dobre. Przejdź przez twierdzę, o kurde. Co się tu wyprawia? Ciągle lecimy na tych samych typów, nie? Ja odbijam, bo widzę, że to tam sobie radzisz. Rewelacyjnie, patrzę, to też za mną poleciałeś. To znaczy tutaj... Ja tylko patrzę tam, żeby tak w tym okręgu, gdzie się healuje, zabijać ich. No. Okay, lecimy tu w lewo, nie tam. Nie? Tam idzie główny ten.
Okej. Okay. A to na górę? Tutaj, tu. Dobra, dobra, dobra. U ciebie to jest na górze? No, znaczy no teraz w sumie jedziemy na górę, tak to było. No nieważne. O. Teleporty magiczne. A widziałeś, jak takie piorunki leciały w nich? Tak, wiem, znam to. Tak, nic chyba nie ma. Okej. Okay. Zbieramy. Jak to szkielet oberwał. Dobre to. Ci, tutaj da się wejść chyba. Tak? Ci, potem da się przejść. Okej. O, level masz. No, nice. Początkujący poszukiwacz. Dostałem achievement. Skrzynka, łapanie. Uważaj, bo tu ochrona jest. Ochrona towarów zakazanych. Łuk. Kolejny bicz. A ja żadnego jeszcze nie dostałem bicza. No ja już mam dwa, identyczne, wiesz? To nieźle. Na skróty. Popeł. Kitku. Kitku. Nie ma kitku. Tu też będzie kitku. To wezmę. Jak ty to pominąłeś? Jak to ja pominąłem? Zbrojeniowcy. Ale słabo. Dobra. To teraz już lecimy tam. Przycisk jest. Tutaj nic nie ma nic. Przycisk? Dobra, nie przycisk, koło. Aha. Znowu. Się dzieje. Obstawa! Dobra. Zrobiłem mu niki creepera, ubiłem. Nice. Łapaj to. Krzynka. Grzanka. Daj. Dziękuję. W ogóle teraz zauważyłem, że przez te skrzynki można przechodzić. Lol. A co, nie wiedziałeś? Nie. No to masz franka. Nic nie widzę. Za daleko ekran oddalili, halo. No trochę jest. Jest jakaś nowa potka. To zwiększa ci zbroję chyba. Dobra, coś otworzyłem. Tam na górze. Okej. Okay. Jakieś puzzle. Nie, ale wywaliłem wszystkie, radę. Wszystkie przyciski kliknęłem i o, tyle. O, uważaj tam. Bek! Burza z piorunami. Co tu się wydarzyło właśnie? No i jest krzynka. No. Nawet dwie. No. Elegancko, ty. O, to możemy ich tu poprzez ścianę. Kręciłeś tym kołem tam na środku? Nie. Znaczy kołem, przyciskiem, ale który wygląda jak taki koło. To pewnie odblokuje to przejście. No, już tam wcisnąłem. Okej. I... Może trzecią skrzynkę to odblokuje. O, nowy poziom. No i fajnie. Taki skrzynka się pojawiła. Gdzie? O, to taka bycza. O, zbroja ocelota, kolejna. Ale znowu za niski poziom. No nic. Lecimy jak coś w dół. Okej. Okay. Tylko się tutaj ubije. Dobra, lecę. No ja wiem. Alright. Ale to kurde, siekaj. Ja to. Takie to jest dobre. W takich momentach TNT by się przydało, nie? Jakich jest dużo tak. No. A propos TNT-ka. A no już masz? Chyba nie płacę. No, co? Sobie poczekaj z nim na bossa. Nic tu nie ma. Masz? Okay. Na pewno nic tam nie ma, nic za nic? Nic. Wykozaczony, ty. On jest jakąś zagładą ludzkości. O nie. Sksułeś mnie i nic nie wydropił.
Nic. A no widzisz, nic. Zrobili nas. Dobra, zaraz dziękuję. Tu co się... Poskoczyłeś tam? Nie. Tak, poszedłem popływać. Okej. Okay. Okazało się, że ta woda jest trująca. Nie da się w niej pływać. Tak, mam zaklętego ocelota. Nie bij go, nie bij go, nie bij go. Ach, jabłuszko. No. Co masz? Znaczy, co, celotów to są chyba jak ze zwierząt i też z nich jedzenie leci. Mhm. Więc ich, no. Ta jest. Dobra. Lecimy dalej z dziadami. Halo, dziady. Let's go. Let's go. A ty co się tu hajczysz? Los Creeperos. Dobra. A tu są dymy. Teraz nie, pika. Tu na górę idziemy jak później. No, 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 no. To by nas prowadzi tak ładnie. Nie, dobra. Pokazuję okay. W tamtą stronę lul. Ale tniemy ich tutaj. Okej, okay, czyli tutaj tylko skrzyneczka, tak? Mhm. Dobra. Ale mnie tu odcięło. Ja pitole. Ale to chyba nic nie robi. Arbuzy. W sumie mogą z nich piętki, bo się tam gdzieś rzuca. God damn it, creeper. W lewo idziemy. Mhm. To i tak już koniec. Mhm. To też wygląda, jakby coś tu miało być. No zrespi się, jak tutaj rozwalimy wszystko. Obstawiam. Nie. Nie? O ty kurde. Masz? Zrobię. Strolowali nas. Ale sobie chociaż ekspimy na nich. No. Tyle jasne tutaj dobrego. Zostaw moją lamę. Co za creeper. Mek. Jakby tam coś było za tym. Mhm. Ale mapka nie pokazuje, żeby coś, cokolwiek tam było. Także no. Gdzie ty uciekasz? A! A mi przerżnął. Ale siekę robimy. Chyba jednak no. Trzeba było ten wyższy poziom jeszcze. Nie, tam to już trochę przesadzone było. Jak pod mój level. Okej. No, tutaj jeszcze mamy zenków. Idziemy tu w lewo. Tu gdzie ja jestem. Okej, okej. Idę, idę. Musiałem się pozbyć. Mhm. Typków. O kurde. Nie wiem, czy to był dobry pomysł. Tak przeskakiwać przez to wszystko. No ja tak, bo przeskoczyłem, bo ich poraziłem wszystkich. Zawsze to było jakieś ułatwienie dla ciebie, żeby ich bić. Tylko gorzej, jakby ci tak kilka creeperów wybuchło na twarz wtedy. Tak, ja tam mały. Tu coś wygląda, jakby miało być. No. Tak konkretnie. Konkretnie, konkretnie, jakby się zrespiło. No nie? Może, wiesz co, może tutaj na wyższych poziomach trudności coś jest, takie jakaś nagroda czy coś. No, wydaje mi się, że skrzynki zawsze się pojawiały tak na każdym. A to może jakieś OP skrzynki. Te blokady drogowe, nie? To jest po prostu hicior. A tutaj dali, emeraldy. Takie tam. Ile ich już masz emeraldów? 415. No to okej, nie jest źle. Mhm. Tu w lewo jeszcze nie byliśmy. Okej. Mek was kurde. I to nic. Nie, dobra, to nie, 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 nie. Ale taka dżungla strollowana trochę, nie? Tak. Co poradzisz? Po prostu idziesz sobie
nabijać poziomy w takie miejsca. Na dół jeszcze chyba musimy iść, jeśli nie mylę. Tam nie byliśmy chyba. Mhm. No tutaj, tutaj. Pęk, nie ma was. Dobra. Osłabienie mam. Co? I ono się zwiększa. Nie, to... To jest, że ja im daję, dobra. Wiesz, bo wyświetla mi się taka czaszka i osłabienie, to myślałem, że oni mi jakoś dają. Nie, to twoje buffy. Fajne jest to, że ich widać pod tymi rzeczami. To by było nie za ciekawie. No i też pustkowie. Słuchaj. Najmniej Exo będzie za to. Tak w miarę w porządku. I dusza też zostaje za to. Te. Nice. Strzały! Brawo! Z mojej lewej strony tych rzeczy, co się pokazują, to mam miliard. Przed chwilą miałem. Żeby się na ekranie nie mieściły. Co? I czemu aż chłop? Nie wiem. Drzopotek musiałeś zebrać. Tak, wykozaczyłem. Radzisz sobie? Ty, kurde, full HP. No. Dlatego mówię, że trzeba tam wyższe. No. A nigdy nie wiadomo, jaki boss będzie, pamiętaj. Bo dla ciebie to wyższy, to już owszem, bo masz tam 10 do przodu poziomów chyba. Ode mnie. A wtedy to ja bym sobie nie radził na przykład w ogóle z niczym. Ja myślę, żeby okej poszło. No to mówię, to na lewikach będziemy robili ten przygodowy. Tutaj na domyślnym, na odcineczki tak fajnie. A później na live'ach. Atrakcje, wybuchy i śmierci. Tu też kolejna. A zrobili to już pół godziny prawie, to robimy, nie wiesz? Matko Bosko. No już to na dwa odcinki, tylko nie wiem jak to długie jest, nigdy tego nie robiłem. Wiesz, teraz niby wybraliśmy jeden poziom, ale ten jeden poziom to jest cały DLC tak naprawdę. Nie, chyba nie. Chyba są trzy poziomy w DLC. Nie wiem. No zobaczymy. Myślę, że nie będziecie, że widzowie nasi tutaj nie narzekają na dłuższy odcinek. Szczególnie w wakacje. No. Dobra, to ja pójdę tędy, a ty pójdź swoją drogą, okej? Zobacz na mapie. Bo i tak się tutaj spotkamy. No. Tu są tylko emeraldy, jakbyś chciał później. Wybuchy! Myk. Giniesz. Dobra, idę po emeraldy. Tu i w lewo. No, no, no. Jakie lewo? No do góry, no. Chodzi mi idąc twoją ścieżką. Tak. Skąd masz zbroję otolota? Padać macki, kurde. Aby to poziom! Jas! Dziwne te macki. A ty co we mnie strzelasz? Ło! Mój ult wleciał, słuchaj. Jaki ult? Co? Że po którym strzale z potwora nagle wylatują cztery różne błyskawice. Możesz tu poczekać. W każdą stronę świata. Chyba nie, nie masz. A karasz ich tutaj? No. No to ładne, no. Myk. TNT. I wziął ten ty. Gdzie spierdzielacie? Dobra.
kwiatki zniszczenia. O. Enderman. On jest fuj. Czekaj, czekaj, nie bij go, to on wtedy nie zacznie nas bić i wtedy rzucę na niego TNT od razu. Na pewno nie zacznie nas bić? Raczej nie. Tego co wiem. Dobra, to jest tak jak na niego nie patrzę. O, patrz. A nie, jednak zaczął. Nie, zaczął od razu bić. Dobra. Trochę nie pykło TNT. Radzisz sobie, bo ja tutaj mam świnkę z dropem. Masz? O. Tak, spokojnie. Okej, okay, nice. Pomagam. O, no i git. O, mam bicz. Co zgarnął z bossa? Na chwilę chcę wziąć, zobaczcie jak to wygląda. Mhm. Dosyć wolny. Jak to bicz. Ej, mamy dwie strony świata i tu w ogóle coś pominęliśmy. Co? No tutaj mam, że nie wchodziłem. O, 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 widzisz? A, faktycznie. Na dół, nie patrzyłem na dół. No. A, nic nie ma, no. Ale zawsze coś jest. Expik jest. No. O, i dali mi ten, cooldown tego co leczę. Mhm. To może iść już w drugą stronę, tutaj sprawdzę co jest. Okej. No, nic tu nie ma. Wiedzieć jak przemyślałem to za wczasu. Takie z nich trolle. Jak tam u ciebie? Pewnie zadymki. Mm-hmm. O. A jak? Zaopatrzenie, chcesz strzały? Si. Nawet nie wiem ile teraz mam. Nie, ale mi sieknął. Mhm. To jak stoisz obok, to mnie leczysz ciągle, czy co? Nie, ja co jakiś czas po prostu klikam swój spell, swój artefakt, żeby cię leczyć. Dobra. Przestałem się kontrolować, żebyś miał, nie? Nie, bo co widzę, że już zaraz, o, zaraz muszę użyć HP? Znaczy no, potki? To patrz, już mam dużo hapsów. No, staram się to kontrolować. Tak, no nieźle. Przetrwaj zasadzkę! Nondoran, IC trap! Uważaj, TNT tam. Mhm. Ty, lama, chodź. Ale ci siępnąłem. U, co to jest za pokój? To ten, może ten bagienny, co mówiłeś. Bagienny spór. Arbuzowy? Znaczy no, arbuzowy. Tak, dokładnie. Tutaj mogłem od razu rzucić ten spell leczący. O, jest znowu. Jedźcie meczek. O, żeś mi przyrąbał. A, żeś TNT wyrzucił. Ups. To ja miałem TNT. Nawet dobra, nie uleczyłem się. Mhm. Creeper był zły. Aha. Dobra, biorę ich na siebie. Aha. Git. Moja lama przeszła przez bramę. Nie. Ona stwierdziła, lama. Ja się w to nie pakuję. Hatfu na ciebie. Nie dość, że czuję wrogów, to jeszcze we mnie, no. Ciągle swoich zapominam. Bo widzę twoje, wiesz? Ale co? Znaczy no, widzę twoją lamę i ciągle myślę, że to moja i nie wzywam swojej. A. Tak. Ile tu, tu by się TNT przydało. Łopanie. Mm. A shit. Dobra. Możesz wziąć sobie tego armorka. No. Prawie co lata, ale lepsza, o kurde. To nice. Ciekawie, to ciekawie. Ono może się chyba fajnie kombować z tymi. No, no, jest z na jakimiś 30. Spekami. Moja też jest na 30. Od speeda może być fajna. Mm. Idę tam do ciebie. Okej. Okay. Ja sobie radzę. Są tylko złe macki, które nie biją. W sumie jak jest duża macka, to bije. Mhm. God damn it. Gdzie tu machać po nich? Tu jeszcze coś było. Na dole. Tam się teraz musimy sprawdzimy. Cofnąć,
Okej, okay, to ja tam idę zobaczyć na szybko, jak okay. tam się bierz. Nieważne, creeper mi się zrespił i wybuchłem. Oh my god. To nieźle. Dzięki. Ale to już przejdziemy tu razem. Mi niespodziankę. No. To let's go. Let's go, let's go. Lecimy. To bierzesz tam zbroję tego ocelota? Czy nie? Na razie nie zakładam, bo jest na tym samym poziomie co ta moja. Zobacz sobie, jakie okay. ma te perki całe. Mhm. Łopanie. Ho, pano, co się tu wydarzyło? O, to jest twoja, no, dobra. A, to są te enchantowane creepery, kurde. Aha, to dlatego. No, tak się zdziwiłem. Tyle HP zadałem. I wszystko jasne. Sobie przyszli na zabawę, nie? Mhm. Czekaj. No, to gdzieś. Okej. Niech będzie. Ten kwiatek strzela. No tak. Nowy poziom. Brawo. Nice. Jakie tu są dymy, to jest po prostu jeden wielki dym. Używasz tego shifta, no nie? Jakiego shifta? Tak, tak, ciągle. To jest świetne. Na wolniejsze bronie. Mhm. No szczególnie na moją, że wali dookoła tak naprawdę. Mhm. Tam wszystko zwiedzone, tak tylko spojrzałem. Mek. Dobra, tu idziemy chyba w tą stronę. Tak, tak, tak. O. 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 Wow. Fuck! Wzywało los creepery! O shit, on mi się zrespił na twarzy! Yeah. Najgorzej. Nie, ja mam denkę zaraz. Ej, chyba jak się stoi przed tym, to on respi creepery, wiesz? Nie, trzeba było zabić wszystkie i skrzynka się pojawiła. Okej. Okay. Wiesz, takie falowe. To chodź tu. Tam. A, lecę, lecę, lecę. Skrzynka. Czekaj, czekaj, bo spadam z drzewa. Uuu, chodzący cień. Czy ja mam teraz też chodzący cień? Tak, na 30 ma dostęp na 100... Znaczy na 35. Ja pitole. Dobra, nice. Elektryczność i tchórzostwo. To są inne rzeczy dostępne. Ja sobie zmontuję wszystko. Kurde. To czekaj, to zróbmy pauzę, sobie to zenchantuję okay, tutaj. Okay. Dobra, mam zbrojkę. Lecimy. Lecimy. Jasna sprawa. No, patrz, widziałeś, co robię teraz? Tak, zostałeś taki płonący. Tak, no, że elektryczność mi się bardziej podoba, ale to też jest spoko. Mhm. Jak ktoś mnie goni czy coś, jak uciekam na przykład, bo mało HP? Naprawdę spoko sprawa. Mealdy tutaj, jak coś. Dobra, to jak tam będziemy wracali, sobie wezmę. Mhm. Mek, mek. Mek w ciebie. I tutaj znowu jest miejsce. O, jest skrzynia, pojawiła się tym razem. Okej. Okay. Zbroja ocelota. Chodź, zobacz, co u ciebie tu się pojawiło. Bitch. Please. O, co to za wystawajki. Halo. Na dole masz jeszcze te. Emaildy tam. No. Dziena, dziena. Dobrze, że ja się nie palę w tym ognia, nie ty. No. Idę, idę, gonię. Ale to może być takie dobre do ucieczki, wiesz, że tam się bijesz, masz mało HP, to uciekasz. No właśnie o tym mówiłem, że jak się ucieka. I ulepszyłem to tak, że zadaje im naprawdę dużo obrażeń, coś takiego. Mhm. Także mega opcja. Ciotki. Tutaj nic raczej nudu. No, cały zombiak prawie się spalił, jak przez to przyszedł. Nie ma nic, nie ma nic. Mhm, okej. Okay. Nawet można w jakąś hordę tak zlecieć, tak po prostu. Mhm. O!
Męk was, kurde dziady. Się sfokusowali na ciebie. Mhm. Okay, o, poziom! O, to mogę coś ulepszyć, bo mi brakowało ciągle jednego punktu. To nice. Hej. Przeżyj. Mhm. Ja myślę, że na spokojnie. No, na luzie. To ty idź tu lewą stronę, ja pójdę prawą, okej? Okay? Dobra. Już taki. No, umierasz ty czy nie? God damn it. Dostałem pęk strzał za to, że się uleczyłem. Mam ulepszony prezent niespodzianka na 150%. Okej. Okay. Za każdą moją podkę dostanę prezenta. Matko, ile tych kwiatków. No i to są jakieś zboostowane, nie? Teraz. Mhm. Kapsów tyle, że kurde szok. Dzięki. Sorry, jeśli cię zabiłem. Nie, nie zbiłeś. Okej. Okay. Dzięki za zbrojkę. Dawaj tego dziada, kurde, co to ma być? Myk. Zresztą one są wzmocnione, nie? Pyk, pyk, pyk. Ktoś ma nalot na pokój. Nie, nie, nie. Ginąć, kurde. Ej, wej, bo tu się skrzynia pojawiła. A nie, ty mnie strollowałeś, że tu zaopatrzenie jest. Coś było? Jest tam coś, czy nie? Nie. Ani emeralda. Możesz wziąć sobie strzał. Okej. Okay. Masz, musiał. Ale się chociaż uleczyłem i dostałem itemek. Matko, o, arbuzowe spory. No, to są te arbuzowe. No. Ty, to było zaopatrzenie. Się podnosiliśmy. No tak. Ale ty nie podniósł. Aha. Dobra. Co to jest? Faktycznie. Dobra, to miłej zabawy tam. Nie, nie, tu trochę czekam. Okej. Okay. Te arbuzowe stwory jakieś coś dziwnego mają na głowie. Umarłem. Jak? I musiałem złożyć tego. No, spadłem. No. Całkiem przypadkiem, żeby nie było. No okej. Okay. Patrz, widzisz te arbuzowe spory jakieś? No. Kolejne, które robią walololo. O. Age of Empires. Dobra, nie no, trzeba ich zabić, skoro one tutaj walolują. Bo będziemy w nieskończoność tutaj bili się. No. Dobra, został ze strzały i padł. Łolololololo. Jak coś to mój znacznik jeden. Przypadek. Mhm. Okej, okay, tak uciekałem. Nie, 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 nie. No, no, no. Łolololo is bad. Don't use it. Dobra, tu jest krzynka. Mhm. Okej, okay, tam nic nie ma, ale mogło być w sumie. Tak wygląda. Może jak wszystko no zabijemy, to tam się skrzynie pojawią w takich miejscach. Nie wiem. Ale skąd wiary odwaliłem? Full profańska. Co, jest tam coś? Czy tam patrzysz jeszcze? Nie wygląda. Zobaczę jeszcze. A nie. Dobra. Pyp, pyp, pyp. O nie, to kwiatek mocy. Szukaj po szlak. Kubidubidu. Mm-hmm. Bęk w ciebie, kurde. Mm.
No i co się prujesz? Ty mądry jesteś? Dawać mi tu moje wsparcie. Bitewne. Dobra. O, tu coś kliknąłeś. Tak? Chyba trzeba będzie układać je w ten sam wzór. Jaki ten sam? Bo tu wzory układa. To ty się tam baw, a ja tutaj się bawię, ok? Dobra, to pójdę tam, bo tam dalej... Dobra, te wzory się nie pokładają. Po prostu. Kipara tam nie było. Steve'ek był? Blaze? Nie, to był Blaze. To nie. To one się nie pokładają ze sobą nawet. Ale nonsense. Są tylko emeraldy, jakbyś chciał. I posąg psa? PSL-a? I to jest obiekt do misji. Chyba to nie używaj go. Chyba jego można jakoś użyć coś. Albo to jest podpowiedź, co tam trzeba ułożyć. Tak, definitywnie. To jest pies. Tam psa nie widziałem w tych... Nie, był. Kręcikach, chyba. Tak? Mhm, po lewej stronie chyba. O, tu coś jest, otworzyłeś chyba. Tak, o, tu kliknij. No kurde. Okej. Okay. Zasadzka. Bitwa na arenie. Mob grinder. Dobrze, że Wololo nie ma. Rzucę tak tylko. Ty, w obok nie stał. Nie miałeś chyba prawie fula. Czy to walk? Nie, bo creeper był tam. Użyłem sobie. A co mój się? Czekaj, TNT, oczekaj. Make a boom. No gońcie nas, to się spalicie. Dobra. To jeszcze nie koniec. O, jest Wololot. Dobra, zastrzeliłem Wololo. Mhm. Co by tu nie robił? Zadymy. Man. Ale to jest chyba już ostatnie przed ucieczką z misji. Przecież przed końcem misji. Bo tam są a już tu jest wejście do dungeonu, widzisz? Właśnie to jest chyba wyjście ogólnie z misji, tak mi się wydaje. To jest taka opcja. Dobra. A no w sumie to może być. Tak. Zwycięstwo! Jest! Mamy to! 50 minut. Matko bosko. To dopiero początek podróży. Ja pierdzielę, jakie to długie. No, chyba następny dungeon na 2 odcinki będzie. No jest taka opcja. Co dostanę fajnego? Totem regeneracji na lepszym, 34. O, to git. Jest. Super. Nice, dobra, sobie porozbijamy. To wiecie co, my tutaj już odcinek kończymy, bo przeszliśmy, także dzięki wielkie za oglądanie. Do następnego, na razie, cześć. Yo, i zostawcie łapkę w górę. Cześć.